Był 13 lutego 2010 roku. Moi rodzice zadzwonili do mnie i poprosili, żebym na czas ich nieobecności zaopiekował się naszym rodzinnym psem. Mieszkali w Filadelfii, wciąż w tym samym domu, w którym się wychowywałem. To były ich pierwsze wspólne wakacje, odkąd się od nich wyprowadziłem. Mieli jechać na 8 dni, jednak przez to, co się wydarzyło trzeciego dnia, musieli wrócić wcześniej. Spałem na kanapie w salonie. Mój stary pokój został zamieniony w przechowywalnię gratów taty. Około 4 w nocy obudził mnie głośny hałas. Pies zaczął szczekać. Z początku pomyślałem, że to jego szczekanie mnie obudziło. Dlatego zamiast się wystraszyć, stwierdziłem, że po prostu uspokoję psa i położę się spać dalej. Jednak po chwili usłyszałem krzyczącą kobietę: "Nie, tato, nie rób tego, proszę." Zaraz po tym usłyszałem kolejny głośny huk. Poczułem odłamki drewna spadające z sufitu. Uświadomiłem sobie, że coś złego stało się u moich sąsiadów. Kawałki drewna spadające z sufitu były skutkiem uderzenia pocisku w ścianę pokoju, w którym spałem. Siła była tak duża, że pocisk wbił się między cegły. Natychmiast zadzwoniłem na policję, a następnie upewniłem się, że wszystkie drzwi i okna w domu są zamknięte. W ciągu 3 minut policja była już na miejscu. Wyjrzałem przez okno i obserwowałem całą sytuację. Policjanci siłą weszli do domu sąsiada. Poczułem wielką ulgę, gdy zobaczyłem go skutego w kajdanki, prowadzonego przez policjantów do radiowozu. Gdy radiowóz z sąsiadem odjechał, otworzyłem drzwi i poszedłem w kierunku policjantów zabezpieczających miejsce zbrodni. Powiedziałem, że to ja zadzwoniłem na policję, a następnie opowiedziałem im wszystko, co słyszałem. Tydzień później zostałem wezwany jako świadek na rozprawę sądową w sprawie morderstwa córki sąsiada. Sąsiad twierdził, że jest niewinny, a cała ta sytuacja była wypadkiem. Jednak ja dokładnie pamiętam każde słowo wypowiedziane przez jego córkę tamtej nocy. Nie było tu mowy o wypadku. Zeznawanie przeciwko sąsiadowi było okropne. Bałem się, że jeśli nie pójdzie do więzienia, to może zrobić krzywdę moim rodzicom. Na szczęście sędzia uznał go winnym morderstwa własnej córki. Dziś morderca ma 70 lat i kolejne 20 lat spędzi za kratami.